Na program zaprasza salon optyczny oftal.pl. Witam Państwa, to jest program Dzień Dobry Kłodzko. Dziś naszym gościem w studiu jest debiutująca wokalistka z Kłodzka, pani Ewa Leśniczak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jesteśmy po premierze klipu zrealizowanego do utworu pod tytułem Przed siebie. Jak odebrali go widzowie, fani, znajomi? Zapewne są już pierwsze opinie i komentarze. Ach tak, oczywiście. Komentarzy, opinii pozytywnych, telefonów, co nie miara. Powiem szczerze, że jestem zszokowana. Co bardzo mnie cieszy, bo taki też cel sobie zamierzałam, żeby to trafiło do jak największej ilości ludzi. No i faktycznie ludzie dzwonią, gratulują, piszą do mnie. Także odbiór jest, bo już ponad 24 tysiące wyświetleń, więc myślę, że jak na 3 tygodnie, to dla mnie to jest wielki sukces. Bardzo duży sukces i widać, że te opinie są bardzo pozytywne. Tak, są to bardzo pozytywne. To chyba pozytywne. Też podbudowuje, nie. Prawda? Bardzo. Od zawsze lubiłaś się śpiewać, muzyka od zawsze ci towarzyszyła? Tak, odkąd pamiętam, od najmłodszych lat zawsze muzyka towarzyszyła dziś w moim życiu. Ja sobie nie wyobrażam życia bez muzyki, bez śpiewania. Cieszę się i dziękuję Bogu, że mam taką możliwość, mam ten dar, że mogę słyszeć, że mogę śpiewać i że mogę dzielić się tą radością z innymi ludźmi. A muzyka pomaga ci w pracy? Myślę, że tak, tak. Są sytuacje, w których też mogę tą muzykę przekazywać innym ludziom i dzielić tą radość. Jak nawiązała się Twoja współpraca z wytwórnią Delphi Records? Kiedy w styczniu 2020 roku zdecydowałam się, że będę robiła wszystko, żeby nagrać wreszcie przed 40 i że zrobię sobie taki prezent, swój autorski singiel, tak naprawdę zaczęłam poszukiwać osób, które mogłyby mi w tym pomóc, no bo sama nie mam zespołu, nie posiadam takich narzędzi jak instrumenty i też nie wiedziałam do końca, jak to zrobić, tak? Znalazłam w internecie ofertę firmy Delphi Records z Warszawy, że właśnie wspierają takich młodych wokalistów jak ja, którzy właśnie nie mają takiego warsztatu i są bardzo chętni do pomocy, robią to profesjonalnie, praktycznie od A do Z cały utwór powstawał w Warszawie. I jestem bardzo zadowolona ze współpracy. Teledysk został zrealizowany w wyjątkowym miejscu w Kłodzku. Tak, jest to bardzo wyjątkowe miejsce, jest to twierdza Kłodzko. Nie ukrywam, że to nie tylko był mój pomysł, moja bardzo dobra koleżanka Dagmara Hekiert, kiedy tylko usłyszała o moim projekcie, powiedziała: Ewka, może właśnie twierdza? Ja mówię, wiesz co, też o tym myślałam. Ale też nie do końca wiedziałam, kto tam jest w dyrekcji, do kogo mam się udać, tym bardziej, że taki ten czas pandemii troszeczkę ograniczał kontakty. I tak Mara zainicjowała spotkanie z panią dyrektor. Pani dyrektor spotkała się ze mną, przedstawiła mi jej plan i koncept cały. Powiem szczerze, że bardzo jej się ten plan spodobał. Również zauważyła w nim także korzyści dla twierdzy, bo jest to również... Walor promocyjny. Walory są tak promocyjne i nawiązałyśmy tą współpracę. Jak długo trwała realizacja tego teledysku? Realizacja samego teledysku, łącznie z przygotowaniami, no jest to około... jak dla mnie, no kilka miesięcy. 3 miesiące to na pewno takie bite, bo tutaj wiadomo, trzeba przygotować i kostium, trzeba wszystkich ludzi w jednym terminie logistycznie można to ogarnąć. Można powiedzieć, że też taka scenografia i też trzeba było chyba wybrać te miejsca. Teledysk pokazuje różne miejsca na Kłodzkiej Twierdzy. Tak, teledysk pokazuje różne miejsca. Tutaj z panią dyrektor, z ekipą z Warszawy. Już w piątek, dzień przed tym oficjalnym kręceniem klipu, robiliśmy taką wizję lokalną, gdzie pani dyrektor bardzo zaangażowała się w to i właśnie ukazała nam takie miejsca, których ja jako mieszkanka Kłodzka w życiu nie widziałam. To były nawet 2 poziomy pod ziemią, ukryte jakieś komnaty ciemne. O czym tak naprawdę jest ta piosenka i czy z łatwością przyszło ci napisanie słów? Piosenka jest o tym, przede wszystkim tą piosenkę kieruję do kobiet, ale nie tylko, żeby nie było, że tu wyjdę na jakąś feministkę. Jest to piosenka kierowana do osób, które gdzieś tam w życiu doznały jakichś krzywdzących uczuć, emocji, dla osób, które są po nieudanych związkach, tak? Jest to piosenka o tym, żeby iść do przodu mimo wszystko, żeby nie cofać się, że to, co było, tego już nie ma i trzeba żyć dalej. Nie wolno się poddawać, trzeba zawsze wierzyć, że będzie lepiej. Mamy tylko jedno życie i myślę, że należy je wykorzystać jak najlepiej i trzeba po prostu iść do przodu i mieć tę siłę. I nie oglądać się za siebie. Czy kolejne teksty piosenek trzymasz w szufladzie i czekają na to, aby pokazać je światu? Nie będę ukrywać, że kilka tekstów już powstało.
Również zgłaszają się do mnie osoby, które także chciałyby, abym ich teksty wyśpiewała, co jest bardzo miłe i bardzo też motywujące do dalszej pracy. Wydanie tego utworu, tego teledysku, pokazanie go światu, to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony ty od dłuższego czasu pokazujesz na przykład na portalach społecznościowych piosenki, utwory, które sama w domu, gdzieś tam w zaciszu domowym śpiewasz, pokazujesz je światu. Ach, to przychodzą takie momenty czasami, kiedy człowiek po prostu ma taką potrzebę. Być możliwe jest mi tak łatwiej. Pewne emocje też w ten sposób z siebie wyrzucam. Sprawia mi to dużo przyjemności. Jeżeli czuję się z tym dobrze, to myślę, że warto to robić. A masz pomysły na kolejne utwory, gdzie można by było na przykład kolejne teledyski tworzyć i czy byłyby one również związane z Kłodzkiem? Mam takie pomysły, póki co nie chcę zdradzać szczegółów, ale myślę, że w najbliższym czasie, jeżeli tylko czas i sytuacja na to pozwoli, to będę chciała to Państwu przedstawić. Czyli rozumiem, że marzenia muzyczne najbliższe są. Są i proszę trzymać za mnie kciuki. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Ja również, korzystając z okazji, chciałabym podziękować wszystkim słuchaczom, wszystkim ludziom, którzy słuchają moich utworów, którzy komentują, i zapraszam na mój kanał YouTube Ewa Leśniczak. Pozdrawiam. Dziś moim Państwa gościem w studiu była Ewa Leśniczak, debiutująca wokalistka z Kłodzka.